Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Mój Karciany Świat. Dzisiaj mamy czwartek, ta seria jak wiecie zawsze była u mnie w poniedziałki, ale nie dałem rady w poniedziałek, a myślę, że dzisiaj to też taki fajny dzień, dlatego że jutro zaczyna się już Euro 2016, pierwszy mecz i w końcu będzie co oglądać, także ja się strasznie cieszę i oczywiście jutro, znaczy jutro, od dzisiaj na moim kanale, myślę, że o 20 albo o 21, zobaczę jak się wyrobię, wstawię pierwszy karciany mecz z Euro 2016. Ja te mecze nagrywałem już dawno temu, prawie miesiąc, więc nawet już nie pamiętam jakie mecze. Na pewno wszystkie mecze rozegrałem polską reprezentacją, oczywiście nagrałem mecze grupowe. Później nagram kolejne mecze, jak już drużyny powychodzą z grup. Także dzisiaj pierwszy mecz, oczywiście mecz otwarcia, Francja-Rumunia. Już nie pamiętam jaki tam był wynik, ale z tego co... Albo dobra, nie będę zdradzał. Dzisiaj, w zależności jak się tam wyrobię, 20 albo 21, będzie pierwszy karciany mecz na moim kanale. Oczywiście z Euro 2016. Zobaczymy, może będę trafiał wyniki. Mam tutaj przy okazji dwie przesyłki. Jedna to jest jakaś niespodzianka, już nie pamiętam o co chodzi. Druga przesyłka jest to przesyłka ze Szwajcarii. Dobra, otworzymy sobie najpierw tą niespodziankę. Także no euro i jeszcze raz euro. Fajnie, że już w końcu zacznie się coś dziać. Mnóstwo działo się dziwnych rzeczy w tych meczach, jeżeli chodzi o mecze te towarzyskie, mocne drużyny przegrywały ze słabeuszami, ale moje zdanie jest takie, że nie ma się co ścierać i tyle. Czekajcie, tu mam chyba jakiś liścik, nie wiem czy mogę go przeczytać. A chyba mogę, no dobra. Cześć Sepku, przesyłka jest mała, ale może ci się spodoba. Nagrywaj więcej filmików z Żanką, bo są naprawdę fajne i śmieszne. Zapraszam twoich widzów na mojego bloga związanego z autografami sportowców. Organizuję też konkurs, w którym do zdobycia jest autograf Manuela Neuera. Pozdrawiam cię i życzę wszystkiego dobrego oraz gratuluję zwycięstwa Realu w Lidze Mistrzów. I tutaj macie stronkę. Sam z ciekawości sobie wejdę. Dziękuję ci za niespodziankę. Nie wiem co tam jeszcze jest, zaraz zobaczymy. Fajnie, cieszę się, że kurde Żanka będzie miała ze mną teraz przerąbane, bo będę siedział i oglądał meczyki. Tu mam dwie naklejki z Ekstraklasy. Ale cóż. Dobra, tutaj mamy oczywiście no Real Madrid logo z Champions League. Limitka Götze. Oczywiście karty są w bardzo dobrym stanie, fajnie. O, Ignaszewicz, Rosja, Brazylia. Jedna karta? Jedna, wydawało mi się, że dwie, bo jakoś takie grube. O, Luka Modric, Limited Edition. Neil. Oczywiście Brazylia. W sensie Brazylia edycja. Tu mamy maskotkę, Pirlo, medal z Chile. I znowu Götze na limitce. I oczywiście Robert Lewandowski, który mam nadzieję pokaże klasę jak cała reprezentacja Polski w tym pierwszym meczu, w drugim i trzecim i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam szczerze, że dużo ludzi nie widzi Polaków i że Polacy nie wyjdą z grupy. Ja wierzę, że Polacy pokażą klasę. Dobra, zobaczmy tą przesyłkę z Szwajcarii. Nie będę pokazywał, bo z tyłu jest czekajcie, z tyłu jest adres. To jest moja wymiana. Czekajcie. Jest to moja wymiana. Jak oglądacie ten filmik, to będę pewnie nagrywał już typeromanie z Pepe. Dobra. A jeszcze tu coś jest. O. Miałem mu chyba wysłać karty z tego, z Ekstraklasy, bo jak widzicie tutaj są karty z Bundesligi, tej najnowszej. Mam kilka kart, więc pomyślałem sobie, że powymieniam się. Po co mi... Patrzcie, mam tutaj tą.
z limitkę srebrną Rafael. Limitki fajne są. I tutaj mamy, co jest, match winner, bazówka, tutaj jest logo, no i tutaj bazówki. A już tam wymieniłem się z kimś i mam trochę tych kart, coś tam też otwierałem, więc pomyślałem sobie, że po co mi powtórki, jak mogę się powymieniać za karty, których nie mam, a te karty są, te specjalne, są fajne. Tu match winner, bo te bazówki, no to kiepsko. O, proszę bardzo. Gikiewicz. Skąd ja go znam? No właśnie. Dobra, tutaj jest następne logo. Tu mam jeszcze naklejki, oczywiście moje braki z FIFA 365. O, Cristiano Ronaldo i Benzema. No właśnie, ich mi brakowało. Z Realu Madryt. Ten w ogóle jak fajnie wygląda. No, także typę Romania będzie. Miała być, a zresztą to powiemy z Pepe na odcinku, nie będę tutaj więcej zdradzał. Dobra, tutaj co? Tu jest m.in. Podolski. Fajny ma ten uśmiech. Dobra. A i tu jeszcze są karty. A, właśnie, moje braki z Champions League. To są moje braki z Champions League. Dragowicz. Aha, match winner. To jest angielska. Nieważne. No i tu jeszcze jest z Bundesligi. No, karty w stanie idealnym. No jeszcze się nie wymieniałem z gościem ze Szwajcarii. No ale spoko, odezwał się, no to czemu nie? Mogę się powymieniać. Dobra, moi kochani, to by było na tyle w tym filmiku. Także szykujcie się na meczyki, będzie się działo. Wiem, że niektórzy inni youtuberzy też będą nagrywać mecze. Z tego, co widziałem i słyszałem. Ciekawe. Dobra. to co? Aha, jeszcze jedna rzecz, bym był zapomniał. Zrobię to w tym odcinku, bo wydaje mi się, że chyba chcieliście, żebym to zrobił na meczu, ale niestety mecze nagrałem wcześniej. Chciałem pozdrowić tutaj kilka osób, to więc skorzystam z okazji, które mi się wpisały na moim fanpage'u pod dwoma ostatnimi postami. Nie będę czytał nazwisk, bo może sobie tego nie życzycie, więc chciałem pozdrowić Piotra, który pozdrawia mnie i moją żankę. Dziękuję Ci bardzo. Tak samo pozdrawiam Karola, który też mnie pozdrawia i żankę. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam Cię. I jeszcze chciałem pozdrowić tutaj Dawida. Chciałem pozdrowić jeszcze Krystiana, Mateusza. Kubę też mogę pozdrowić, czemu nie? I Dominika, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję, że się zostawiliście wpis na moim fanpage'u. Także, nie wiem, może chcieliście, żebym Was pozdrowił na meczu, ale niestety mecze mam dużo, dużo wcześniej nagrane, więc pozdrawiam Was tu i teraz w tym filmiku, także zresztą pozdrawiam Was wszystkich. Dobra, moi kochani, dzisiaj 20 albo 21 na pewno. Chyba, że mi zabraknie, nie wiem, internetu albo wyłączą mi prąd. Wrzucę Wam pierwszy mecz, oczywiście mecz otwarcia Euro 2016, Francja, Rumunia. Możecie pisać, oczywiście, za kim będziecie. No ja będę kibicował Francuzom. Także pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia i oczywiście już od poniedziałku znowu będziemy lecieć serio Mój Karciany Świat. Otworzyłem sobie dwie przesyłeczki. No. I więc uciekam, bo już tam pewnie Pepe na mnie czeka. Także trzymajcie się. Pa, pa.